Cześć. Słuchajcie, postanowiłam nagrać taki filmik z makijażem, ponieważ poproszono mnie, abym zakupiła zestaw kosmetyków, które miałyby nie przekraczać powiedzmy 100 zł, 100-120. Ja się na to zgodziłam, no i oczywiście powiedziano mi, żeby jeśli będę kompletować taki zestaw, żeby to był naprawdę dobry zestaw do makijażu dla takiej osoby w podobnym wieku do mnie, jednak ze skórą taką mieszaną. I oczywiście kupiłam taki zestaw i przy okazji tej promocji, która była w Rossmanie minus 49%, zakupiłam też te same kosmetyki, żeby Wam pokazać, jak ładny można zrobić makijaż, nie przekraczając kwoty 100 zł, a dokładnie 94 zł kosztuje ten zestaw. W tamtym zestawie był jeszcze puder Kobo i konturówka do brwi. Ale ja uważam, że z tych kosmetyków, które ja tutaj mam, można wykonać bardzo ładny makijaż, w którym ja się bardzo dobrze czuję i nic dodać, nic ująć, naprawdę nie widać, tak szczerze powiem, jakich kosmetyków użyłam, czy to są tanie, czy bardzo drogie. I teraz powiem Wam, co tutaj mam. Będzie to podkład z Catrice 020, numerek 020, Almat Plus. Ja go wcześniej nigdy nie miałam i zobaczymy, jak on się będzie sprawował. To znaczy, ja go już testowałam, ja już dokładnie wiem, jak on się będzie sprawował na mojej skórze i będę podczas makijażu opowiadać Wam, jak ja się czułam w tym makijażu. Jeśli chodzi o cienie, to będzie znowu Catrice i chyba większość produktów właśnie kupiłam w szafie Catrice. Większość? No, trzy? Chyba trzy. Paletka Absolute Matte Catrice z cieniami matowymi, która zresztą bardzo mi przypadła także do gustu. Ale żeby nie było tak bardzo matowo, to jeszcze dokupiłam z Essence takie cienie. Czekajcie, ja otworzę, żeby Wam to lepiej pokazać. O tak. Takie troszeczkę iskrzące cienie i tutaj mamy brąz i taki perłowy, jasny, taki cielisty cień. Następnie, i może nie powinnam powiedzieć ceny, podkład 28 zł, te cienie matowe 21 zł, te iskrzące cienie z Essence 3D 11 zł, maskara Pump Up i jest to Lovely i ona kosztuje 10 zł. Z Catrice róż, który jest przepiękny i on jest w kolorze 080 i on ten róż kosztował 14 zł i do tego będzie pomadka, której nie kupowałam, bo ją miałam u siebie, ale powiem Wam, jaka jest jej cena i to jest Vibo, cała się mi tutaj właśnie i to jest taki ładny, dosyć intensywny róż, a kolor to jest 04. Ta pomadka kosztowała mnie, jeśli dobrze pamiętam, 10 zł. I do tego jeszcze tylko korektor z Kobo, oczywiście to opcjonalnie, jeśli ktoś potrzebuje. Z korektorem wyjdzie nam 108 zł, 106, 108, to w zależności od tego, jak tam mają się ceny w tych drogeriach. Także to są kosmetyki, którymi zaraz wykonam makijaż. Nie wliczyłam tutaj pędzli, no bo to już byłoby, przekroczyło jakby tę kwotę, ale myślę, że ten pędzelek tutaj jest załączony w paletce Catrice. Można nim idealny także stworzyć makijaż. Ja tego jednak nie zrobię, bo już przyzwyczaiłam się do pędzli, które mam i
Boję się, żeby to niezbyt dobrze wypadło. Nakładam podkład. Tutaj mamy pompeczkę. Mówiłam Wam, w jakim kolorze jest 0,20. I w związku z tym, że jest to, to jest bardzo gęsty podkład, jak widać, nie spływa. I on na mojej twarzy, nakładam palcami, żeby już tam nie wchodzić w koszty pędzlowe. Więc on jest na mojej skórze podkładem matowym, tak jak powinien się tutaj właśnie zachowywać, jak jest napisane na opakowaniu. W związku z tym, no sucha skóra nie potrzebuje tutaj przypudrowania oraz ta osoba, która ten podkład stosowała, stwierdziła, że on po prostu się nie świeci i też nie potrzebuje przypudrowania skóry. Więc mnie się podoba. Ja pierwszy raz używam takiego podkładu jakby nie do mojej skóry, to znaczy z tym efektem zmatowienia. I jestem z niego bardzo zadowolona i myślę, że mogę go śmiało używać, z tym, że na twarzy mam nałożony bardzo odżywczy krem, żeby czasem moja skóra nie została przesuszona. Krycie ma bardzo średnie, to znaczy średnie, tak? Nie słabe, bardzo słabe, czy tylko średnie, więc bardzo ładnie wyrównuje koloryt skóry i on dosyć szybko właśnie tak zastyga na mojej skórze, może w związku z tym, że mam tą skórę suchą. Widzę, że tutaj w kamerze się świecę, tak błyszczy się moja skóra, błyszczy się, no bo jest tutaj sporo lamp przede mną, więc ten błysk będzie bardziej intensywny w kamerze niż tak, jak ja tutaj widzę w lusterku. Kolor jest bardzo ładny, choć kamera, widzę, całkiem inaczej go pokazuje. Bardzo naturalny, kompletnie się nie odcina od tutaj od szyi. Świetnie się nakłada nawet palcami, co ostatnio jakoś rzadko robię, ale nie mam z tym jakiegoś problemu. I myślę, że więcej, to była jedna pompka, więcej tego podkładu nie nałożę, żeby nie robić sobie takiej niepotrzebnej maski. Nawet dobrze się czuję w tym podkładzie. On tak wysycha, ale tak nie ściągając jakby mojej skóry. No i widzę, że jest taki ładny efekt takiej półmatowości. Właśnie on nie jest takim typowym matem, takim płaskim matem, tylko no, ładnie tutaj pokazuje taką zdrową skórę jednolitą. Także jest fajny i bardzo ładnie zresztą pachnie. No i to tyle by było, jeśli chodzi o podkład. Jak za tą kwotę 20, ile on kosztował? 28 zł, no to naprawdę rewelacja. Naprawdę, dziewczyny, rewelacja. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. On się ma utrzymywać na twarzy aż 18 godzin i myślę, że dałby radę. I teraz moje brwi. I nie użyję tej kredki, tak jak mówiłam Wam, z Catrice do właśnie konturowania brwi i nie użyję bronzera, ponieważ wystarczy mi ta paleta cieni, którą tu mam. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Ten pędzelek może wyjmę. O, i tutaj mamy, i możemy sobie ładnie wykonturować brwi i możemy świetnie także sobie zrobić, wykonturować policzki. Także biorę się za brwi i będę używała tych dwóch środkowych cieni. Mamy tu 6 cieni, a ja te dwa brązy zmieszam i wykonturuję swoje brwi. I to jest bardzo dobry kolor, jak dla mnie. Ja tego nie będę zbyt dużo nakładała, tak żeby po prostu przykryć tutaj jakieś odsłonięte części skóry pomiędzy brwiami. I myślę, że to już wystarczy. Zobaczcie, jak prosto i jak szybko
jaka jest różnica między jedną brwią a drugą. Te cienie się troszeczkę widzę tutaj tak pylą. Nie wiem, czy się będą osypywały, już nie pamiętam, bo jakiś czas temu robiłam sobie makijaż tą paletką, ale one bardzo ładnie leżą na powiece, nie rolują się. Nie widzę, żeby ich kolor był mniej intensywny po kilku godzinach, także bardzo dobra paletka. Ja uważam właśnie, że uważam i też tak robię, no może nie do końca, ale lepiej inwestować w pielęgnację, zwłaszcza w pielęgnację twarzy, a kolorówka naprawdę może być bardzo dobra za niską cenę. I tego sama teraz właśnie doświadczyłam. Także to tyle, jeśli chodzi o brwi. I teraz zrobimy sobie makijaż oka. Tutaj ten najjaśniejszy cień. Ja sobie tutaj chyba powinnam nałożyć korektor. Nie, może bez korektora. Po co mi korektor? Zrobimy sobie bez korektora. Zobaczymy, jak sobie ta paletka poradzi. A korektor nałożę już po makijażu oka. Nie jest to jakaś niesamowita... nie jest to jakieś niesamowite krycie, ale... Nie przeszkadza, nic tutaj takiego złego się nie dzieje. Chyba że ktoś potrzebuje rzeczywiście korektora, no to ten korektor można nanieść. I ja chyba jednak to zrobię, żeby jednak tym cieniom troszeczkę pomóc. Ja sobie tu nałożę od razu pod oczy jako bazę i jako krycie tutaj pod oczami. Trzeba im pomóc. To jednak ta cena... Nie gwarantuję tego, że te cienie po prostu bez bazy, bez ujednolicenia koloru powieki będą ładnie się prezentowały, a i tak korektora miałam użyć, więc dlaczego nie zrobić tego przed tym makijażem, przed położeniem cieni na powiekę. I to na pewno będzie zdecydowanie ładniej wyglądało. Więc jeszcze raz troszeczkę dołożę tego jasnego cienia. Ja tutaj lubię mieć rozjaśnione tak jakby tą strefę tutaj przy nosie i pod brwią. Nie wiem, czy ja nie jestem za daleko. Może ja się troszeczkę przybliżę do Was. O tak. Mam jakieś takie strasznie dzisiaj opuchnięte oczy. No ale cóż. Tak. I teraz na środek powieki nałożę sobie, może pomieszam te dwa kolory i tutaj położę troszeczkę tych cieni, troszeczkę tego blasku i zrobię to palcem, żeby nie był to taki smutny jakby ten makijaż, tak? On troszeczkę rozświetli nam go. I przy tych matach będzie się to bardzo ładnie komponowało. Bardzo fajny jest ten cień. Bardzo przyjemny. Żadnego problemu z nakładaniem, jak widać, nie mam. No i teraz załamanie powieki. Troszeczkę to przyciemnimy. Widzę, że się nie osypują. Ładnie się nabierają na pędzel. Najpierw troszeczkę tych jasnych cieni. Mieszam te dwa, te, które nakładałam na brwi. I tutaj sobie tak je nakładam i od razu rozcieram. Ja lubię bardzo brązy. Zdarza mi się nałożyć też inne kolory, ale w brązach czuję się najlepiej. I jeszcze troszeczkę tutaj
Od razu rozetrę. O. I troszeczkę tego brązu tutaj, tego przedostatniego na zewnętrzny kącik, a tutaj z tym ostatnim cieniem zrobimy sobie, ja zrobię sobie kreskę. Napigmentowane są niesamowicie te ciemne kolory, jak widać. I od razu troszeczkę dolna powieka, tak nie do końca. Najpierw to sobie ponałożę, a później będę rozcierała. No bardzo fajne są te cienie. Jestem nawet zdziwiona, bo one naprawdę nie odbiegają od cieni paletek drogich, które mam w swojej toaletce. Jeszcze to troszeczkę rozetrę. Tak wystarczy. Taki makijaż dzienny, ale z dosyć mocno zaznaczonym okiem. Jeszcze mi brakuje jednak tego jasnego tutaj i zmieszam sobie ten brzoskwiniowy z tym białym, może to troszeczkę lepiej pokryje. Tutaj i tak, i zdecydowanie jest lepiej. Tej brzoskwini widocznie brakowało. I to wszystko, jeśli chodzi o cienie na mojej powiece. Teraz zrobię kreskę. Dorzucę troszeczkę Duraline, ale może być to woda. Ja robiłam ostatnio z wodą, ale nie mam tutaj nic. Jedynie kawę mam, ale to nie będę kawy sobie tu nakładać. I takim skośnym pędzelkiem narysuję sobie kreskę. Może być woda, naprawdę nie ma znaczenia, czy to jest Duraline, czy tonik. O, właśnie, mogłam toniku dolać. Szkoda, że tego nie zrobiłam, ale trudno. Wezmę sobie lustereczko, bo będzie mi lepiej widać tutaj. No i całkiem fajna kreska wychodzi. Ona nie będzie taka bardzo intensywna, jakbyśmy to robiły żelowym eyelinerem, ale taka rozmyta też fajnie wygląda. Troszeczkę się przybliżę. Jednak tu widzę teraz w lusterku tak z bliska, że jednak się troszeczkę mi tutaj ten cień osypał. Ale to możemy to wybaczyć. Bo kosztuje tylko 20 kilka złotych ta paletka. I trochę tu niewygodnie, ale sobie chyba poradzę. Troszeczkę. Może jeszcze jakoś tak z innej strony, bo no właśnie, żeby nie przysłaniała. Tak, widać mnie, widać. Równe są? Nigdy nie są równe. Ale nie jest źle, jeszcze tutaj muszę troszeczkę dołożyć. No i super. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
Bardzo, bardzo ładny, delikatny makijaż. Może nie tak dopracowany, jakbym to robiła bez kamery, ale nie można tutaj nic zarzucić złego. Nie chcę, żeby filmik zbyt długo trwał, a to już trwa. Oj, bardzo długo trwa. Czy to możliwe, żeby tu już tyle czasu? No dobrze, i teraz maskara z Lovely, zresztą moja ulubiona. I malujemy sobie rzęsy. Ona przepięknie rzęsy wydłuża. Lekko je też pogrubia. Bardzo fajna maskara. Za taką cenę to hit. No coś niesamowitego. Już dawno jej nie miałam, a po niej miałam i droższe, tańszych nie miałam. Wszystkie były droższe od tej. Ona jest po prostu rewelacyjna. Nie wiem, czy to widzicie. I to jest tylko jedna warstwa. I ja oczywiście przy tej jednej warstwie zostanę. Jeszcze dolne rzęsy. Bardzo delikatnie. Nie lubię posklejanych rzęs i takich nienaturalnych. Bardzo nie lubię. Więc te i tak są długie, bo na poodżywce to one są takie długie, ale wystarczy je tylko delikatnie podkreślić i przyciemnić i jest super. I teraz troszeczkę muszę przyspieszyć. A jeśli chodzi o bronzer, no to oczywiście wykorzystam znowu te dwa cienie tutaj i wykonturuję sobie nimi twarz i one rewelacyjnie się spisują na buzi. Żeby już nie inwestować, ktoś, kto nie chce mieć za dużo kosmetyków i chce je cienie wykorzystać do innego celu, na przykład konturowanie, i nie inwestować w bronzer, to się świetnie też nadaje. Bardzo ładny odcień matowy, taki bardzo naturalny i do konturowania. Nic więcej naprawdę nie potrzeba. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. A że ja uwielbiam róże, więc także róż kupiłam, który mi się zresztą bardzo spodobał. On jest taki lekko także rozświetlający. I zaraz zobaczycie, jak on wygląda na twarzy. Oj, za dużo go nałożyłam. No to nic, to troszeczkę się pobawimy, widzicie. No pigmentacja, przy okazji pokazuję, jaka jest pigmentacja tego różu. Będę musiała to jeszcze rozetrzeć, ale nie wiem, dlaczego tak długo maczałam pędzel w tym różu. Jakoś tak pomyślałam pewnie, że jest słabiutki, a tu się okazuje, że absolutnie taki nie jest. No ale tym małym pędzelkiem sobie nie poradzę, to wyciągnę duży pędzel i troszeczkę te pućki muszę zniwelować. Wyglądam jak zawstydzona nastolatka. No i to nie będzie takie proste teraz z pozbyciem się tego różu, ponieważ nie pudrowałam twarzy i on troszeczkę mi się tu wbił w podkład, ale wcale mi to nie przeszkadza, że jest troszeczkę tego różu więcej. A żeby jeszcze bardziej rozświetlić buzię, nałożę ten cień połyskujący,
który był tutaj na środkowej części mojej powieki. Zobaczcie, jak ładnie można sobie to rozświetlić. I znowu nałożyłam zbyt dużo, bo ja nie lubię takiego rozświetlenia. No ale mamy weekend, więc mogę się troszeczkę bardziej błyszczeć. O! No i usta. Nie wiem, czy nie zapomniałam, bo patrzę na czas, jest przerażająco długi filmik. I jeszcze usta. Pomadka Lovely. Nie. Kłamię. Vibo. Zobaczcie, jaki ona ma piękny kolor. O! Bardzo ładny kolor. Już Wam się pokażę z bliska, tylko tutaj właśnie jeszcze sobie usunę cień, który mi się, oj, osypał. Naprawdę niewiele go tutaj jest. No i tak prezentuje się ten makijaż. Coś ta lampa słabo świeci. No, także 100 zł i mamy cały komplet produktów, które możemy wykorzystać do takiego właśnie makijażu, jak widzicie. Także tak mi się wydaje, że i to nie wydaje mi się, tak jest, że kosmetyki kolorowe, no fajnie mieć takie fajne paletki, duży wybór kolorystyczny, ale czy tak często wykorzystuję te wszystkie kolory? No nie powiedziałabym. Jeszcze tutaj muszę sobie rozetrzeć, bo widzę, że to tak jakoś niezbyt dobrze to zrobiłam. I ja jestem zadowolona z takiego makijażu. Mi naprawdę nic więcej nie potrzeba. Cienie bardzo ładnie wyglądają. To jest wszystko to, co ja lubię. No może ewentualnie jeszcze żel by mi się tutaj przydał do tego ujarzmienia tych włosków, ale taka naturalność też przecież jest fajna, więc nie wiem, czy musimy już tak wszystko mieć idealne na tej twarzy, te linie, to wszystko. Chyba nie, niekoniecznie. Także to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za ten strasznie długi film. Mam nadzieję, że Wam wszystko przekazałam. Powiedzcie, co myślicie na temat tego makijażu. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do widzenia. Cześć.